Jarosław Śmietana to dla wielu miłośników jazzu i gitary ikona. Znakomity gitarzysta i kompozytor od kilku miesięcy walczy z ciężką chorobą. W tej walce wspierają go bliscy, przyjaciele i amerykańska Polonia, która organizuje dla niego specjalny koncert. Pierwszą gitarę dostał od babci, zawsze skromny, ale znający swoją wartość. Jest przede wszystkim fantastycznym kumplem, czyli wspaniałym człowiekiem. Oczywiście perfekcjonistą, jeśli chodzi o muzykę, i bardzo ciężko pracującym muzykiem. Ale choroba nie wybiera. Jeden z czołowych polskich jazzmenów w styczniu przeszedł poważną operację guza mózgu. Jarek jest w bardzo złej sytuacji. On od stycznia nie pracuje. W styczniu miał operację i właściwie od tamtego czasu nie wstaje. Co w przypadku tak aktywnego człowieka jest szczególnie trudne. Teraz ta jego taka bezczynność w chorobie musimy tym bardziej chyba doskwierać. To musi być bardzo przykra rzecz, że w takim tempie żyjący człowiek teraz tak gwałtownie wyhamował. Artysta od 2002 roku intensywnie współpracował ze światowej sławy skrzypkiem Nigelem Kennedym. Wielokrotnie koncertował też w Stanach Zjednoczonych. Teraz Polonia Amerykańska chce wspomóc ciężko chorego artystę i organizuje koncert charytatywny, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie. Wystąpi cała czołówka chyba polonijnego i polskiego jazzu, tutaj mieszkająca i grająca w Ameryce. Są to m.in. Marcin Januszkiewicz i Agnieszka Iwańska. Jest to Krzysiek Pabian z jego amerykańskim trio. Możemy dać tylko to, co mamy, czyli muzykę, czyli wspólne granie lub to, co jest nagrane już. Ci, którzy chcą wesprzeć artystę, wszelkie potrzebne informacje znajdą na stronie Polskiej Fundacji Muzycznej. Jarku, szalenie cieszymy się, że możemy spotkać się, muzykować z myślą o Tobie, że nasze dźwięki płynące z Chicago, mamy nadzieję, pomogą Ci przetrwać te ciężkie chwile walki z chorobą. Mam również nadzieję, że już wkrótce w Chicago pojawisz się ponownie i zagrasz na swojej gitarze. Państwa i moimi gośćmi dziś w Polonii 24 są Wojciech Karolak, znakomity muzyk jazzowy, i Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Panowie, od kilku już miesięcy nikt w Polsce i za granicą nie może wybrać się na występanie na koncert Jarosława Śmietany. No i wydaje się, że bardzo pusto, szczególnie u nas w Polsce, na naszej scenie jazzowej się zrobiło. Panie Wojtku. Ja to szczególnie czuję, bo ja jestem związany z Jarkiem od dosyć długiego czasu i jestem coraz bardziej związany, także raptem brakuje go i tak jak powiedziałem, zrobiło się smutno i pusto. No ale mam nadzieję, że to jest stan przejściowy. Panie Pawle? Ale za to są organizowane koncerty na cześć Jarka Śmietany. Było takie pospolite ruszenie w Warszawie. Chyba w kwietniu, w Teatrze Capitol, dwa długie maratony. Były dwa koncerty w Krakowie, w Kinie Kijów, a także w Filharmonii Krakowskiej. I chętnych do występu w tych koncertach jest bardzo wiele. Z tego co wiem, dodatkowe nawet koncerty były organizowane po to, żeby wszyscy chętni mogli wystąpić. To jest wręcz niesamowita, unikalna sytuacja. Skąd tak ogromny odzew w środowisku jazzowym? Właśnie jak panowie sobie to tłumaczycie? Jarek Śmietana przede wszystkim jest muzykiem, był jeszcze do niedawna w pełni sił. To było niesamowite takie dynamo, to siła napędowa polskiego jazzu. Człowiek, o którym Grażynka Augustik tutaj mówiła, że w tym polskim jazzie był hardest working man in business. Powiedziała też, że był perfekcjonistą w tym, co perfekcjonistą i nagrywał płyty. Jest ciągle coś. Jest perfekcjonistą. Stale coś proponował nowego, tworzył nowe zespoły. Angażował do swoich zespołów gwiazdy światowe, amerykańskich muzyków. Po prostu taki to huragan polskiego jazzu. I nagle przydarzyło mu się to nieszczęście. To tak zaskakujące i tak nie wiadomo, dlaczego właśnie jemu się przytrafiło. Tego trudno zrozumieć. No i odbywają się te koncerty, a te koncerty to jest tak...
pomoc dla Jarka. Czyli pieniądze, które zbierane są, by pomóc w rehabilitacji, długotrwałej rehabilitacji, która jest konieczna w tej chwili. Ale także gest przyjaźni, gest współczucia i podziękowanie dla niego za to wszystko, co dla polskiej muzyki i dla nas wszystkich. To jest gest solidarności i myślę, że każde środowisko okazuje tego typu emocje w stosunku do ludzi, których ceni. Jeżeli chodzi o jazzmenów, to jest jakaś tradycja, wykształciła się na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 10 lat, że jeżeli któryś z nas jest w potrzebie, to natychmiast odbywa się coś w rodzaju pospolitego ruszenia i organizuje się te koncerty. Grywaliśmy na bardzo wielu koncertach. Grywaliście panowie, występowaliście wspólnie i pracowaliście nad ostatnimi płytami też wspólnie. No ale to z Jarkiem, natomiast ja mam na myśli to, co pani, nawiązuje do tego, co pani była łaskawa powiedzieć, że to jest coś rzadko spotykanego. Otóż takie koncerty w takich sytuacjach, więc to nie jest rzadko spotykane, bo jeżeli któryś z kolegów jest w potrzebie, zwłaszcza z przyczyn zdrowotnych, to z reguły rusza akcja organizowania tego typu imprez. To stało się tradycją. Ale właśnie jeśli chodzi o środowisko jazzowe. Tak. No i ruszyli również muzycy na Ukrainie. Były koncerty w Lwowie. Zupełnie niedawno odbył się koncert specjalny, cały wieczór na festiwalu Jazz w Lesie. Na tym festiwalu, gdzie Jarek występował od samego początku na każdej edycji. Pierwsza, na której nie wystąpił, ale pierwsza, która była jemu poświęcona. No i teraz wzywa Jarka Chicago. No właśnie, w Stanach Zjednoczonych też Jarosław Śmietana bardzo często występował, lubił chyba występować, bo Stany Zjednoczone takie chyba dla każdego jazzmana wyjątkowe miejsce. Panie Wojtku? Dla mnie to jest najważniejsze miejsce na świecie. Jeśli można dodać, to Jarek był tym muzykiem, który w 80 roku odważył się odwiedzić Milesa Davisa. Zapukał do jego drzwi tak po prostu z ulicy i dostąpił tego zaszczytu i szczęścia. Był u Milesa razem chyba z Adamem Kowalczykiem, trębaczem. Miles Davis ich przyjął i przebywali tam kilka godzin. To znaczy też o tym, że Jarek miał tę odwagę. On się niczego nie lękał, był gotowy grać z każdym muzykiem żyjącym na tej ziemi. Ale poza tym Ameryka ma dla muzyków jazzowych w sobie coś bardzo, bardzo ważnego. To jest jednak, my czujemy jakąś dużą więź z Ameryką. Ja mówiąc szczerze, głównie dlatego, że jestem szalenie wdzięczny tym ludziom, że wymyślili coś, co nadało sens mojemu życiu i moim jakimś tam działaniom. Po prostu jestem im winien wielką wdzięczność, bo gdyby nie było tej Ameryki, to tego by nie było w ogóle. Jarosław Śmietana w końcu ubiegłego roku też zagrał jeden z ostatnich koncertów tam przed chorobą. I zapewne to była cała seria koncertów. Chyba pojechał w trio z Billem Neelem, australijskim saksofonistą i wokalistą. Którego odnalazł całkiem przypadkiem, można powiedzieć. Tak, to gdzieś podobno w Polsce. I z Adamem Czerwińskim, takim jego doboszem już od wielu lat. Oni tam pojechali. Pozostały z tego koncertu piękne wspomnienia, cudowne zdjęcia krążą na Facebooku właśnie z Chicago. I tam Jarek ma bardzo wielu przyjaciół, bo trzeba powiedzieć, że właśnie w tym Chicago jest bardzo potężna scena jazzowa polska, polscy muzycy, emigranci, którzy tam się zbierają, organizują co roku krakowskie zaduszki jazzowe w Chicago. To jest jakiś ewenement, żeby Kraków przenieść do Chicago. A to się udaje. A to im się udaje. I teraz właśnie ci muzycy w dużej liczbie mają złożyć właśnie ten hołd solidarności z Jarkiem Śmietaną i z polskim jazzem w najbliższą niedzielę, 25 sierpnia w Muzeum Polskim. I kolejne koncerty są też planowane w Polsce. Z całą pewnością. My o tym nie wiemy, ale cały czas Jarek Śmietana jest obecny wśród nas bez przerwy. Może nawet powiedzieć bardziej niż
niż koncertował, dlatego że obudzili się nagle dziennikarze muzyczni łącznie ze mną. Ja prowadzę co tydzień w programie drugim audycję i od początku roku każdą z tych audycji zaczynam od utworu Jarka Śmietany, czego wcześniej nie robiłem, ale wiem, że teraz to jest jakiś taki, można powiedzieć, nawet obowiązek, ale przy okazji ogromna przyjemność odkrywania Jarka Śmietany, który tyle wspaniałych płyt nagrał. Właśnie z różnymi muzykami. I który zawsze w wywiadach mówi, że jazz jest dużo więcej niż tylko pasją dla niego, że jazz wypełnia całe jego życie. I chyba w muzyce jego właśnie to się słyszy. Tak. To jest właściwie dosyć taka wspólna cecha dla wszystkich muzyków jazzowych. Ja akurat nie należę do tych ludzi, którzy można powiedzieć, zatracają się w swoim zawodzie i w swojej pasji, ale obserwując moich kolegów, widzę, że to ich pochłania bez reszty. W przypadku Jarka to jest o tyle wspaniała rzecz, że dzięki temu powstaje strasznie dużo muzyki. On jest tak aktywny i ja tutaj jestem trochę mało obiektywny w tym, dlatego że nas łączy bardzo wiele rzeczy z Jarkiem. W ogóle jesteśmy ludźmi, którzy rozumieją się bez słów. To jest w ogóle jedyny człowiek, z którym ja się zaprzyjaźniłem naprawdę, tak na śmierć i życie. Od czasu, kiedy przestałem chodzić do szkoły i jeździć na rowerze po ulicy 18 stycznia w Krakowie. Natomiast chodzi mi o to, że stosunek do muzyki, świadomość pewnego dziedzictwa kulturowego, tego co gramy, tym, czym się zajmujemy, mamy absolutnie wspólną, także tutaj pod tym względem to, dlatego mówię, że jestem mało obiektywny, ponieważ mnie to bardzo dotyczy osobiście, bo to jest dokładnie, Jarek robi dokładnie muzykę taką, jaką ja bym robił na jego miejscu, a dzięki niemu robię z nim po prostu. Bardzo panu to jest dziękuję. Bardzo, bardzo jakaś taka silna więź. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za spotkanie. No i wyrażam głęboką nadzieję, że w niedalekiej przyszłości ponownie usłyszymy i zobaczymy Jarosława Śmietanę na scenę. A tymczasem, proszę państwa, 25 sierpnia w Chicago koncert, który myślami będzie biegł w kierunku Krakowa, tam gdzie jest Jarosław Śmietana. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. No i oczywiście zapraszamy wszystkich naszych widzów w Chicago na ten koncert. Na koniec zła wiadomość dla osób spłacających kredyty w walutach obcych, ale dobra dla tych z państwa, którzy pracują za granicą i pieniądze wysyłają do Polski. Złoty dziś nieco osłabł. Spójrzmy na notowania najważniejszych walut. Dziś to wszystko. Kolejna Polonia 24. Jutro o 22:00 polskiego czasu. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.